Cześć. Dzisiaj część druga naszego eksperymentu, którego bohaterami są wełna oraz kwiat malwy sudańskiej, czyli herbata znana pod bardziej popularną nazwą hibiskus. No i tak, ostatnio pokazywałam Wam, jak farbować różne formy włókna, począwszy od runa, poprzez czesankę, przędzę, a skończywszy na małej próbce tkackiej. Więc teraz chcę się podzielić, co z tego wyszło. Poprosimy o zbliżenie tutaj na stół. Ja byłam przede wszystkim ciekawa, czy te różnorodne formy włókien zafarbują się inaczej, to znaczy, czy kolory będą bardzo się różniły od siebie, czy nie. No i to w zasadzie, co widać, kolory się nie różnią od siebie, jedyne co tutaj się stało, to światło załamuje się trochę inaczej na tej oto przędzy. Widać to, prawda? Że ona jest trochę ciemniejsza niż te wszystkie pozostałe formy. Czesanka w zasadzie jest najbliższa tej tutaj naszej małej próbce tekstylnej. Może tak to światło pokażę. Więc te kolory przy farbowaniu hibiskusem akurat zachowały się no praktycznie identycznie. Jedyne moje spostrzeżenie, którym warto się też pewnie z Wami podzielić, jest takie, że nie dość, że ta czesanka trochę inaczej złapała kolory, to jeszcze bardziej się zmechaciła. No i tutaj jakby źródła historyczne mówiące o farbowaniu wełny mówią jednoznacznie o tym, że dawniej wszystkie tekstylia farbowano w dwóch formach. Albo w formie runa, czyli tej najbardziej takiej pierwotnej formie zaraz po strzyżu i po praniu włókna wełnianego, albo w formie właśnie tkaniny, ponieważ na poszczególnych innych etapach wełna na przykład potrzebna do przędzenia była tłusta, więc nie nadawała się do farbowania. Oczywiście mówimy o przemysłowym barwieniu, nie o takiej przydomowej farbiarni. Na nasze potrzeby najczęściej wygląda to tak, że naszą przędzę czy też modę po prostu zanurzamy w kąpieli barwiącej i też nie ma w tym nic złego. Po prostu jedyne, czego możemy się spodziewać, to lekkie odchylenia kolorystyczne. Ale jeżeli planujemy tkanie wzorzyste, no to jest to opcja najbardziej optymalna, ponieważ potem możemy sobie decydować, ile i jakiego koloru dodamy. No więc ten eksperyment w zasadzie na tej wełnie, powiódł się, nie powiódł, trudno powiedzieć, pokazał, że wszystko wyszło dosyć podobnie, ale jeszcze chciałam Wam pokazać, to było na wełnie tutaj, o proszę bardzo, takiej jasnej i przędzonej dosyć nieregularnie. Natomiast pofarbowałam też próbki wełny z merynosa, która już jest grubsza, bardziej taka puchata i zobaczcie, jak inaczej te kolory się zachowały. To jest ta sama kąpiel barwiąca, czyli mamy taką przędzę i taką. Widać dużą różnicę. No i dodatkowo jeszcze po rozwinięciu siarczanem żelaza ta wełna z merynosa, chociaż normalnie siarczan żelaza powoduje pewne, no jakby to powiedzieć, uszkodzenia we włóknie wełnianym, tym razem to się nie stało. Ona zachowała swój skręt i świetlistość, więc śmiało można farbować wełnę z merynosa również w rozwijanej kąpieli z siarczanem żelaza. No i dla porównania jeszcze inne włókna, tutaj barwione hibiskusem, akurat zwierzęce, czyli jedwab. To jest próbka filcu wełna z wiskozą, więc też widzicie, że mamy zupełnie inny odcień. Sisal, rzecz niespotykana, bo włókno typowo celulozowe zafarbowało się wyjątkowo silnie tutaj po rozwinięciu siarczanem. No i to, co tutaj na stole, to przede wszystkim bawełny, lniane próbki, lniana przędza, bawełniana mulina. No i w zasadzie mamy tego sporo, jeśli chodzi o paletę kolorystyczną. To tak dla porównania. Punktem wyjścia był nasz eksperyment na wełnie. No, jestem ciekawa Waszych doświadczeń. Jeżeli możecie, to się podzielcie. No to na razie.